Dla ilu Polaków język migowy jest pierwszym językiem? Zgodnie z danymi z Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, język polski jest dominującym językiem kontaktów domowych w Polsce. Używanym przez 37 868 618 osób, co stanowi 95% mieszkańców kraju. Inne języki w kontaktach domowych są używane przez tylko 1 746 903 osoby. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że dane te mogą być nieprecyzyjne. Deklaracje mieszkańców nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistość, a metodologia spisu nie pozwala na odkrycie różnych niuansów. Jednak jest to na ten moment jedyne rzetelne źródło informacji, na podstawie którego możemy szacować przybliżoną liczbę użytkowników Peotemu. Najczęściej używanym językiem obcym w Polsce jest angielski. W spisie pojawiają się także gwary regionalne. Najliczniejsza śląska, a także język kaszubski czy gwara podlaska góralska. Ile osób zadeklarowało, że w codziennych kontaktach domowych oprócz języka polskiego używa także polskiego języka migowego? Dokładnie 9267 osób. A wyłącznie w polskim języku migowym komunikuje się zaledwie 2079 osób. Czy te liczby odzwierciedlają rzeczywistość? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony praktyka pokazuje, że zdecydowana większość osób, która ma problemy ze słuchem, nie zna języka migowego lub zna go bardzo słabo. Wśród osób z problemami ze słuchem jest duża liczba osób słabosłyszących, a także osób ogłuchych po nabyciu mowy. Oraz osób starszych, u których wraz z wiekiem zwiększał się niedosłuch. Wiemy też, że większość osób, które urodziły się głuche lub ogłuchłe w dzieciństwie, korzysta z operacji wszczepienia implantu ślimakowego, aparatów słuchowych, dążąc do rehabilitacji suchu i wypracowania mowy. Rodzin dynastycznie głuchych jest stosunkowo mało. Z tej perspektywy liczba osób deklarujących Pejotem jako język domowy wydaje się realna. Z drugiej strony, pytania spisu nie były przetłumaczone na Pejotem, więc wiele osób natywnie głuchych mogło mieć problemy ze zrozumieniem treści pytań. Do tego zadane w spisie pytanie nie pozwala precyzyjnie opisać sytuacji komunikacyjnej głuchych w Polsce. Podsumowując, liczba osób, która w 2021 roku w spisie powszechnym zadeklarowała, że w domu komunikuje się w języku polskim i języku migowym, stanowi tysięcznych procent Polaków.